Cześć, witam cię detailingowy, dziadzia. Ej, dziadzia, nie wyluzowałeś się za bardzo? Nie wiem. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie, dziadzia tu, dziadzia tam, dziadzia wszędzie, dziadzia gra, dziadzia ma, dziadzia wszędzie, patent za patencie to dziadzi oreszcie. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie, dziadzia tu, dziadzia tam, dziadzia wszędzie, dziadzia gra, dziadzia ma, dziadzia wszędzie, patent za patencie to dziadzi oreszcie. Witajcie detailingowy dziadzia, dzisiaj ze mną szybki strzał w sumie. Chłopacy z Detailing, których serdecznie pozdrawiam, w niedzielę, czyli dzisiaj albo jutro, bo nie wiem kiedy film się pojawi, albo w sobotę, albo w niedzielę, ale postaram się w niedzielę, jak właśnie wskakuje do sprzedaży ta torba. Więc powiedzmy, że dzisiaj w sprzedaży pojawia się u chłopaków z Detailing torba na kosmetyki samochodowe. Przed chwilą ją właśnie dostałem, odpakowałem ją tylko z folii i przygotowałem sobie butelki, tak na szybko, to co mam tutaj w komnacie tajemnic. Jeżeli jakieś butelki nie będzie, czegoś mi zabraknie, trudno, nie chce mi się wjeść do domu, gdzie mam cały, że tak powiem, ten arsenał skromny, bo skromny, ale mam. I przygotowałem sobie tak, pędzle, które wcześniej kupiłem od Detailing. Testuję już je prawie miesiąc, walczę z nimi i niedługo się film o nich pojawi. Tak wyglądają, a jak wygląda z nimi sprawa, bo nie są drogie, to niedługo na kanale. Gratisowo do tych pędzli, jak kupiłem, dostałem jeszcze szczoteczkę do czyszczenia skóry i powiem ci, że na pierwszy strzał może być to, kurczę, naprawdę rewelacyjny produkt z fajnym logo. I dostałem też taką małą szczoteczkę, którą kiedyś pokazywałem z AliExpress. O, tutaj widzę jakieś niedoskonałości, źle przycięte włosy. Trudno, droga nie jest. Ta jest tańsza od tej z AliExpress, więc zobaczymy. Ma na pewno delikatniejszy włos niż ta z AliExpress. Porównamy. No dobrze, co do samej torby, słuchaj. Nie zaglądałem jeszcze do środka. Nie wiem, co tam jest. Nie wiem, jak są tam podzielone te przegrody. Pierwsze, co na czym się skupię na dzień dobry, to ogólny, taki, można powiedzieć, wygląd torby. O, tak może. I przeszycie. To jest bardzo ważne. Czy nie wystają gdzieś niteczki. A, i w ogóle zacznę od tego, że bomba, jeżeli chodzi o kolorystykę. Rewelacja. No, tutaj panowie, jeżeli chodzi o dobranie, znaczy, to są ich, że tak powiem, firmowe kolory, czyli czarno-biały, tak jak wychodzi od nich chemia w buteleczkach. I tutaj też torba fenomenalnie wygląda. Bardzo mi się podoba to połączenie. O, tu mamy tak, przednia kieszeń i w sumie dwie przestrzenie, że tak powiem, załadunkowe. Czyli przednia i ta główna. Co jeszcze? Szukam nitek. Może się do czegoś doczepię, bo ja lubię. I powiem ci szczerze, że ja bardzo fajnie, czyli wstawiasz ją w bagażniku w autku i ci się nie przemieszcza. Pod tym względem bomba. Szukam niedoskonałości, bo to też jest ważne, to jest też wyznacznikiem. Powiem ci, żadnej niteczki nic. Kompletnie wszystko idealnie dla mnie, jeżeli chodzi o wykonanie, mistrz. Kolejna rzecz. Bardzo mi się podoba, bo ekspresy białe. Pomimo, że białe, jeżeli chodzi o utrzymanie czystości, wiadomo, że będzie z tym problem, ale materiał jest na tyle fajny, że będzie łatwy w doczyszczeniu. Od czego zacznę? Zacznę od tej mniejszej przegrody. Od tej mniejszej przegrody zobaczymy, co jest grane tutaj. O! No, proszę. Jakiś gadżet. Dzięki panowie. Aplikator Onwax Pro. Ok, przetestujemy. Dobra, dzięki. I co ja tutaj widzę? Tutaj widzę już tak. Przestrzeń, mam nadzieję, jeszcze wezmę latareczkę. Wezmę latarkę, bo z tego względu, że nie uda mi się pewnie tego to pokazać. ROX niezastąpiony. O, spójrz. Tak wygląda sprawa. O, może tak poświecę. O, właśnie. Z tą mniejszą przegrodą. Siateczka, czyli tutaj. Rzeczywiście, tu może być jak najbardziej na aplikatory. Mhm. Trafione, myślę, moim zdaniem. Aplikator. Cyk. Zasuwamy. Co tu jeszcze? No, upartego tak naprawdę, jadąc na mienię samoobsługową, tutaj bym się skusił, żeby schować sobie mikrofibry. Do kudeka, ewentualnie do szyb jakiegoś wafelka, bo to jest moim zdaniem podstawa po myciu auta. Lecimy dalej. Przechodzimy do zresztą właśnie, mikrofibry też przygotowałem, więc od razu już to zniszczę. Mamy aplikator, coś puszystego, czyli coś do kudeczka, żeby przetrzeć. Pyk. I bardzo sprytny wafelek do szyb, do przetarcia na szybko, pyk. No i powiedzmy, że tutaj tę część załadunkową albo przestrzeń mamy z głowy.
Kolejna rzecz. Patrzymy, co się dzieje w głównej przegrodzie. Nie, super. Bardzo mi się podoba, że... O, tutaj też. Pięknie. Już na dzień dobry. Siateczka. I bardzo mi się podobają te zamki białe. Super. Ekstra. To miejsce, na co ja tutaj widzę? O, może pędzle. Właśnie. Jedziemy na myjnię samoobsługową. Bierzemy coś do felk. Powiedzmy, czy do zakamarków jakieś pędzelki. Czyli pakujemy sobie je tutaj. Trzy pędzelki, trzy kolory. Fajnie, że pomyśleli z tymi kolorami, ale to w najbliższym filmie o tych pędzelach będzie, jak ja widzę te kolory. No mamy pędzelki, ok, to już zapakowaliśmy. I teraz, a i tutaj mamy, słuchaj, sześć przegród na butelki. I to jest wszystko. Tak to wygląda. Spójrz. Sześć przegródek na buteleczki. Kurczę, liczyłem, że gdzieś będą po cichu tak naprawdę. Liczyłem, że gdzieś będą tutaj przegrody na pędzle, żeby je sobie postawić. No ale widocznie tak to widzieli. Ok, rozumiem. Osobiście powiem Ci szczerze, jeżeli mam do czegokolwiek porównać, nie ma szans. Z tego względu, że ja nigdy nie bawiłem się w takie torby, bo były mi zbędne. Jak gdzieś jechałem nawet na robotę, to ja miałem specjalne kuferki takie, skrzynie, gdzie to było podzielone sekcjami, że tak powiem, żeby mi się to nie mieszało, dany etap roboty. I tak sobie skrzynię w kombiaka pakowałem, włącznie z myjką i hejta. Więc na myjnie samoobsługowe też nie jeżdżę, ale będę improwizował, tak jakbym miał jechać, powiedzmy. Raczej myję na obsługowych, jak jadę gdzieś na wakacje, bo ja z autem, jeżeli chodzi o mycie, wytrzymuję max tydzień. Max tydzień i później on musi być umyty, czy jest czysty, czy jest brudny, jest myty. Także to nie ma, że boli. Jadąc na myjnie, tak, pędzelki. Zapakowałbym sobie też coś do felek. Oczywiście nie Dejron, coś powiedzmy zasadowego. Teraz tak, zaczniemy od butelek. Dobra, biorę butelkę, która... Poczekaj, bo tu mam kilka butelek. Ok, zaczniemy od litrowych, które mają naprawdę długą, że tak powiem, szyję. Zobaczymy. I z długimi. Będziemy dopasowywać buteleczki. Zobaczymy, co się zmieści, co się nie zmieści tak naprawdę. Zacznę od najdłuższej, czyli mega długa butla z krótkim atomizerem. I powiem Ci tak, gumka tę butelkę trzyma idealnie, ale nie ma szans, żebyśmy zamknęli torbę. Czyli ta odpada. Kolejna butelka. Półlitrowa, ale z atomizerem Canyona, czyli też odpada. Musi być naprawdę krótka buteleczka. Co my tu jeszcze mamy? O, tu mam 700 ml butelka i atomizer Guala, który jest krótki. No i ta leży perfekcyjnie. Ta leży idealnie. No ta już, ta mi się podoba. Kolejna rzecz. Tu mam półlitrową buteleczkę. Dejronik, też spoko. Tu mam buteleczkę 700 ml, też z Gualą. Ok, dobra. Jak to wygląda? Myślę, że się uda zamknąć. Teraz tak, coś do opon. Malutka. Tutaj widzę, że coś mam malutkiego do opon. Cyk. Jakiś kudeczek, powiedzmy. Nie mam tutaj, kurczę, nic z kudeków. Nie mam. Wszystko jest w komnacie, tam nic. Kurczę, musiałbym skoczyć do domu, tam gdzie mam całą chemię. Nie ma jej wiele, ale tam mam całe pomieszczenie, gdzie wchodzę i niucham. I gdzie się... No dobra, słuchaj, nie mam żadnego kudeczka, ale myślę, że litrowy, kurczę, no 250 ml raczej tutaj bym cisnął. Tutaj moim zdaniem litrowe butelki nie wejdą. O, tu mam jeszcze 700 ml butelka i pyk, i już wystaje za bardzo. Zamknę, zamknę. Poczekaj, to teraz spróbujemy litrowa. Litrowa butla. Tak, litrowa butla z krótkim atomizerem. No, na litrowe buteleczki, powiem Ci, trzyma idealnie te gumy, które są typowo. I teraz tak, jadąc z tym, chciałbym jeszcze jakiś ręcznik do osuszania. Idę po takiego skurczybyka dużego. Zobaczymy, czego łuknę. Zobaczymy, takiego grubaska wezmę. Zobaczymy, czy uda mi się to uknąć. Chyba się nie zmieści. Ale będę twardy. Będę walczył, żeby go upchnąć. Tararam, tararam. No, panie. No, napakowałem naprawdę. Chyba przesadziłem. No nie, nie zamknę tego. Nie ma opcji. Więc robimy inaczej. Stworzę to teraz troszeczkę. Stworzę. Wypróbuję to inaczej. Wybacz, że tak stoję. I mnie nie widzisz. Nie widzisz to, co powinieneś mieć. To wyjmuję. Czyli... Tak naprawdę bierzemy coś do opon, coś zasadowego do felk, czyli dwa, tak naprawdę dwa produkty. Dobra, ok.
pędzle mamy, z przodu mamy wafelki i coś do kudeczka i tutaj ręczniczek do osuszania i teraz jest perfekcyjnie. O! Spójrz. No i tak wygląda na to, że jadąc na myjnię samoobsługową torba była wystarczająca tak naprawdę. Pewnie pianę, jeżeli atakujesz ze swojej pianownicy ręcznej, to masz ją w oddzielnym pojemniku. Tutaj nie ma szans, bo ona się zmieściła, żeby nie wiem co. Chyba, że taka malutka litrowa, co się mija z celem. Nie ma opcji w ogóle, żeby to miało ręce i nogi. Więc tak jak mówię, ja nie mam doświadczenia w takich akcjach. Tutaj improwizowałem. Teraz postaram się, słuchaj, wiesz co, ustawić te buteleczki i pokazać ci, jak to wygląda w środku. Bo mam tutaj butelki bez atomizerów, pół litrowe. Produkty zakupiłem do testów i dlatego ci nie pokażę jakiej firmy. Teraz tak, wyjmuję te butelki i pokażę ci, postaram ci się pokazać, jak to będzie wyglądać z butelkami półlitrowymi. Poszło, ślizgłe buteleczki. Dobra. Kurczę, półlitrowe znowu tak jakby. Tutaj idealnie pasują 700. Idealnie siedzą. Idealnie, naprawdę perfekcyjnie. I moim zdaniem ta torba jest właśnie stworzona na 700. Dorzucam jeszcze 700. Jest 700, jest 700. Pyk. Bardzo ładnie. Jeszcze jeden 700 szukam. Pyk. Jest, dobra. Jest 700. No, idealnie. Tak to wygląda, zobacz. Jeżeli chodzi o samą chemię. Jak piwko, kurde. Stoją buteleczki idealnie. Także, co by tu jeszcze... Nie, no tutaj tak naprawdę, słuchaj, na upartego, ja tak się uparam, że ta kieszonka ma być na pędzle. Wcale nie, bo można sobie też, o, pyk, pyk, pędzle też się... Nie, no bajka, zobacz, można sobie zrobić na przykład tak z pędzelkami. No to już wiadomo, wszystko zależy od weny twórczej. Nie, no, pakowna, pakowna. Tutaj na upartego teraz, kurczę, czy ja bym tego ręcznika nie zmieścił. Wiesz co, poczekaj. Ja tak się uparam, że ja go nie zmieszczę. Postaram się, jak jest tyle butelek, jeszcze upchnąć ręcznik do osuszania. Zobaczymy, może się uda. Fakt, że ten ręcznik jest duży, bo to jest król od Workstaffa, więc ręcznik zacny. Niedługo też film będzie. Nie, no wchodzi idealnie. Kurde, mistrzostwo. Już mi się podoba. Pędzelki. Jeżeli chodzi o... Usiądę. Widzisz, nie to co powinieneś widzieć. Jeżeli chodzi o to zamykanie tutaj, z pędzlami to jest zły pomysł. Jednak, bo one zdecydowanie blokują domykanie torby i lepiej rzeczywiście jak stoją. Zobacz, spójrz, teraz ci pokażę jak to wygląda, jak upchnąłem to wszystko. Perfekcyjnie, pędzelki się idealnie mieszczą, tak jakby pędzle robili pod torbę albo torbę pod pędzle. Super, naprawdę fajnie. A tutaj nie wiem, no wena twórcza. To już kurczę, nie wiem co to by, też może jakieś aplikatory. Nie mam pojęcia, co tam sobie wrzucisz. I zamykamy torebkę. I bomba. I lecimy. O, ważne rzeczy. Fajne, nie, wykonanie mi się podoba. Bardzo ładna torba. I dumnie będę ją, powiem ci szczerze, woził w bagażniku. Teraz jak już mam taką torbę, bo nigdy jakoś nie było mi po drodze do takich toreb, a że chłopacy stwierdzili, że mi przysługuje, bo wygięty jestem, dziękuję bardzo, to dzięki nim mam torebkę i na ramię sobie możesz zarzucić. Bardzo fajnie. Podoba mi się wykonanie, podoba mi się kolorystyka, a w ogóle mistrzem dla mnie to już jest białe ekspresy. No, rewelacyjnie. Super, naprawdę. Spójrz, no, bomba to. Wygląda to perfekcyjnie. No dobrze. Myślę, że troszeczkę przybliżyłem ci tę torbę. Doświadczenia nie mam z tym za dużego. Praktycznie to wcale. Nigdy mi torba nie była potrzebna. A jak brałem chemię, to tak jak mówię, miałem stosowne pojemniki. Teraz będę już profesjonalny dziadzia. W bagażniku będzie stała zacna torba. Na pewno coś w nią rzucę. Jak już mam, nie ma bata, na pewno wstawiam ją do bagażnika. Jak już chłopacy wysłali mi, mam ją za darmo, nie będę ukrywał. Więc nie to, że chwalę ją, bo mam ją za darmo. Po prostu podoba mi się. Jakbym znalazł jakiś defekt, na pewno nie umieszczałbym go pokazać. Tak jak widziałeś, słabo sobie radzę, jeżeli chodzi o umieszczanie chemii w tych torbach. Bo w życiu... Znaczy, widziałem torby, ale nie miałem osobiście i nie jeżdżę na myjnie samoobsługowe, więc nie będę udawał, że wiem, jak zapakować taką torbę. Jeżeli ty masz... taką torbę, powiedzmy, czy podobną torbę, czy na pewno jest dużo osób, które jeżdżą na myjnie obsługowe i jakoś sobie z tym radzą.
pisz w komentarzach, jak powinna być zapakowana. Ja się postaram do tego dostosować i rzeczywiście spróbuję jeszcze raz może tak naprawdę, co jest niezbędne na myjni samoobsługowej, bo na miejscu myjąc auto to jest troszeczkę inaczej. No, jest inne podejście do mycia. No dobrze, dziękuję za obejrzenie. Mam nadzieję, że torba Ci się spodobała, bo mnie się podoba. Naprawdę jestem miło zaskoczony. Wykonanie perfekcyjne, żadna nitka nie odstaje. Zaraz ją jeszcze raz przejrzę dokładnie, żeby nie było. Także śledź kanał, bo niedługo będą szczoteczki od Detailing na pewno. Przetestuję je na skórkach. Z pędzlami już działa mi to konkretnie. I powiem Ci szczerze, że nie wiem. To się wszystkiego dowiesz. Męczę już je prawie miesiąc na kwasach. Naprawdę dostają, że tak powiem, po włosie. Długo są moczone we wiadrze specjalnie. Także odpowiednio już je męczę. I stosowny komentarz do nich na pewno się pojawi. Szukam jeszcze defektów, słuchaj. Szukam defektów, tak żeby nie było, że coś ominąłem. Szukam defektów, może gdzieś złe przeszycie, kurde. I zaraz tu chłopakom wygarnę. Pociągniemy może mocniej. Trzyma się wszystko. Nie, rewelacja. Tak naprawdę osobiście nie mam się do czego doczepić. Wykonanie jest idealne. Tak jak widzisz, zapakowałem odpowiednio ręcznik, dużo chemii, także myślę, że na szybkie akcje na myjniach samoobsługowych będzie idealna. Dzięki za obejrzenie. Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć!